Hej wszystkim, witajcie na kanale mojego w nowym odcinku. Dzisiaj jest coś, czego jeszcze na tym kanale nie nagrywaliśmy, czyli wieczorna rutyna. Po przedszkolu właśnie przyszedł do mnie Mikołaj i już szaleje na łóżku. Mikołaj właśnie robi fikołki. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiamy łapeczkę w górę. Oczywiście subskrybujcie kanał Marivo koniecznie dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu, jaką kolejną rutynę mamy zrobić. I jeszcze mam pytanie dla spostrzegawczych. Jaką bajkę będzie oglądał Mikołaj? Ale zanim pójdziemy spać, to jeszcze mamy kilka ważnych punktów. W tym coś, co spowoduje ogromny, olbrzymi bałagan. I Mikołaj jeszcze szalejący. Jak on ma pójść spać? Mikołaj, co ty robisz na tym łóżku? Dopiero co wróciłeś z przedszkola, a się turlasz? Wow! Idziemy teraz podejrzeć, co robi Mikołaj. Podstawowa jego rzecz to zabawa. Mikołaj postanowił, że dzisiaj rozstawi swój pociąg. I tu oliela się. Ale fajne. Otworzył. Mikołaj, co to było? A to są Mikołaja zabawki. A która jest twoja ulubiona zabawka? Folka. Ile kina? To jest jedna, pojemniczek z samochodami, a Mikołaj ma ich dużo, dużo więcej. Ja mam policję. Wiu, wiu. Siła! I oczywiście ulubione hot toysy Mikołaja. I taka zabawa trwa godzinę, półtorej godziny po przedszkolu. O, jak się zrobił szpagat. Pobawiliśmy się trochę samochodami, a teraz Mikołaj, wybierz, czy chcesz układać puzzle, czy może chcesz pograć w grę planszową, a może chcesz porozwiązywać jakieś łamigłówki. To! Ej, zobacz, to puzzle. Mamy puzzle, otwieramy teraz jożyka i będziemy układać. Te to są trudne, Mikołaj, dasz sobie z tym radę? Prawie ułożyłeś te puzelki. To swoje. Brawo, udało się! Tylko najpierw trzeba posprzątać zabawę. Jak to nie dasz rady posprzątać? Co ty tam zrobiłeś? Co ty tam narozrabiałeś? Jaki bałagan, Mikołaj, co ty zrobiłeś? Mama, co ty zrobiłeś? I co teraz posprząta? Nie. Jak to ja? Ty sprzątasz? Mamy ogromny bałagan. Weź pojemniczek, powkładamy to teraz. Mama! Ale jesteś szybki. Sprzątamy ten bałagan. Na to też połowa. Wyobraźcie sobie, że te samochody musimy sprzątać kilka razy dziennie. To jest porządeczek. I zaraz będziemy robić jedzonko. Posprzątane? Co byś chciał zjeść? Sobczek i naleśniki. Sobczek i naleśniki? Co za połączenie. A z czym zjesz te naleśniki? Ustawstwo i czekoladko. Na noc czekoladę? Zabieramy się za kucharzenie. Mikołaj ma podeścik. Najpierw robimy soczek. Jakie mamy składniki na soczek? Marchewka, jabłuszka, pomarańcze. Teraz Mikołaj musimy to wszystko pokroić i zrobić z tego pyszny soczek. Kanapę, jabłuszko, doda jajce, do kół. A tutaj mamy naszą sokowirówkę. Na samym początku musimy umyć warzywka i owoce. Brokuła też. Nie umiem żonglować. Musimy się pośpieszyć, ponieważ za chwilę zaczyna się dobranocka. Na pulsu zwalcza, nie powinienem szybko. Mikołaj pierwszy raz próbuje skrobać skrobaczką delikatnie. Powolutku, pięknie sobie radzisz. Aż się zdziwiłam, ponieważ Mikołaj trzyma pierwszy raz skrobaczkę w rękach. A idzie mu tak sprawnie. Teraz obieranie pomarańczy. Ale tutaj mamy bałagan. Mamy marchewkę oskrobaną, mamy pomarańczkę oskrobaną. Jabłuszko. Bo jabłuszko tylko przecinamy na pół. Mamy już wszystko pokrojone. Mikołaj, lubisz brokuła czy nie? Tak. Nie, za to mamy. I zabieramy się za wyciskanie. Wyciskarka już włączona. Mikołaj wrzuca wszystkie składniki i soczek już się robi. Ale zielony. Teraz marcheweczka. Jaki już zielono-kolorowy. Co się stało? Za dużo. Jak to za dużo? Skończyliśmy. Mikołaj jak zawsze testuje piankę. Za chwilę będzie opinia szefa kuchni. Pyszna. Pyszna. Kubeczki już przygotowane na święta. I wlewamy pyszny soczek do szklaneczek. Za chwilę będziemy testować. Teraz testujemy na soczek. Brzdęk. Brzdęk. Dobry. Pyszny. A teraz co robimy na kolację? Kolejny nasz punkt w naszej wieczornej rutynie, czyli naleśniaczki z czekoladą. Na noc. Mikołaj nie zaśnie. Cięcie, bo mamy. I teraz składniki, które potrzebujemy. Mleko. Proszę bardzo, mleko. Dobra. Dalej potrzebujemy.
delikatnie z jajem, żebyś nie stłukł. Dobra. Gdzie robisz? Nie chcę dolać. Nie wkładaj palca tam, bo to będzie cały brudny. Gotowanie na ekranie z Mikołajem. Przygotujcie się na duży bałagan. To na pewno skończy się dużym bałaganem. Chyba potem od razu będzie kompaniec. No wiedziałam, reszta mąki wylądowała na blacie. Co zrobiłeś? I co się wycierasz jeszcze o siebie? Cały brudny teraz będziesz. Teraz jajo, tylko uważaj, żeby nie wypłynęło. No to taki finał, że wszystko wylądowało na ziemi. A jajka trochę tylko wpadło. Tak wygląda podłoga. To jest dzieło Mikołaja. O, teraz już wbiłeś. Dochodzisz do wprawy. Wow. Mleko. A teraz mleko, mam nadzieję, że trafi do kubka. Oho, to teraz się przelało. Tylko trochę sobie narobiłeś tutaj bałaganu. Dobra, wszystko na ziemi, okej. Okay. Do naszych naleśników zawsze dokładamy tajemny, sekretny składnik, czyli płatki czekolady. I jeszcze jedna czekoladka. Wszystkie składniki już w misce, włączamy i mieszamy. I teraz się miesza. Miesza, 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 miesza. Czy Mikołaj, uważasz, zrobiło się czy jeszcze nie? Zrobiło się. No zrobiło się. To będziemy teraz smażyć, brawo! O, ale będą dobre. Okej? Okay? I smażę dupkę. Smażymy? Słuchajcie, jak ja będę sprzątała i smażyła, to Mikołaj przygotuje nam kolację. A teraz najgorsza rzecz po wyciskaniu soku. Sprzątanie. Czacho wyszło super. Mikołaj zawsze sam rozstawia talerze do jedzonka. A do naleśniczków będziemy jeszcze mieli dodatki. Posypkę. Dżem truskawkowy i oczywiście czekolada. Jest jeszcze ser. Wjeżdżają pyszne naleśniczki! Mikołaja dzieło. Ja tylko usmażyłam. Idealna kolacja nie istnieje. Smakowicie wyglądają z czekoladką. Mikołaj chce z serkiem. Musimy ładnie rozsmarować. Ja sobie robię taki sam. Zabijaj, Mikołajku. To będzie naleśnik gigant. Ale masz duży naleśnik. Wow, szaleję z tą czekoladą. O. Ja też nie ominę czekoladki. To co najlepsze, czyli... Janka! Posypka. Mikołaj ma takiego naleśniora, wypasionego. Ja mam też takiego samego. To smacznego, Mikołaj. Mama, dlatego mama. Dziękuję. Dobre. Taka kolacja najlepsza. Naleśniki, dżem i czekolada. Mikołajowi widać bardzo smakuje. Czyli jeszcze jak byłam mała, o 19 godzinie zawsze oglądaliśmy Dobranocki. I Mikołaj też ogląda. Dęk. A teraz jak na wieczorną rutynę nastało, musimy iść się wykąpać, Mikołaj, bo jesteś cały w czekoladzie. Bez dyskusji. Mikołaj jest już gotowy na kąpiel. A teraz wyścig do łazienki. Mikołaj sam sobie przygotowuje kąpiel. Ja nieświadoma w kuchni sprzątałam po kolacji, a Mikołaj miał niecny plan na bałagan. Szukam w sypialni coś, co spowoduje mega bałagan. Okazało się, że jest to glutek. Wlał sobie dużo wody, wszedł do wanny, rozgościł się i postanowił, że wsypie całego glutka do wanny. Wow, robi się mega zielono. Mikołaj się właśnie kąpi, ja się przebrałam w moją piżamkę ciasteczkowego potwora. Włączam teraz Dobranockę, ponieważ codziennie zawsze o godzinie 19 na Puls 2 w paśmie Polski oglądamy z Mikołajem Dobranocki. Dzisiaj akurat jest Psi Patrol. Ale też są inne bajki, Smerfy. Ale my oczywiście z Mikołajem jesteśmy fanami Psiego Patrolu. Nawet się nie spodziewałam, co znajdę w łazience. A Mikołaj w tym czasie postanowił, że wysypie wszystkie opakowania glutka. Zaraz się zrobi z tego galaretka. Ja teraz idę zobaczyć, czy Mikołaj już się wykąpał, ponieważ zawsze lubi mi zrobić jakieś psikusy, jak się kąpię. Zaraz sprawdzimy, co robi ten szkódnik. Weszłam do łazienki i zobaczyłam. Mikołaj, co ty zrobiłeś? Czemu ta wanna jest cała zielona? Co to się stało? Czyżby to był glut? Niemożliwe. O nie! To jest glut! Skąd ty go wziąłeś? Mikołaj, jak gdyby nigdy nic, kąpie się w glutku.
A ja się zastanawiam, kto to będzie sprzątał. Czy w ogóle to da się posprzątać? Tomasz Gluta. O fuuu. Ty jesteś taki brudny, że aż cała woda jest zielona. Ale tak na serio musimy się pośpieszyć, bo dobranocka już się zaczęła. Lecimy na dobranockę. Teraz to jakoś trzeba spłukać. Będzie z tym problem. Podjęłam wyzwanie i spuściłam wodę. Okazało się, że na samym dole została sama galaretka, która nie chce spłynąć. Mikołaj już wykąpany w swojej piżance. O, i z Jerzykiem. To jest Jerzyk, chyba moja ulubiona maskotka do snu. O, tak. O, jacie! Mikołaj już się rozsiada. Już wykąpany z Jerzykiem, czeka już na bajkę, za chwilę się zaśni. Książeczki na dobranoc są, Jerzyk jest i teraz czekamy. A oglądamy właśnie bajki na Puls 2. Co to, Mikołaj, przypadło się zaczął? Wreszcie doczekaliśmy się psiego patrolu. Codziennie na kanale Puls 2 w paśmie Puls Kids są dobranocki. Między innymi psi patrol, smerfy, biedronka i czarny kot. Uwielbiamy razem oglądać bajki. Jest to nasz podstawowy i najważniejszy punkt w wieczornej rutynie. Już jest czas spać. Którą książeczkę wybierasz na dobranoc? Jerzyk i sprężynka, wyprawa do lasu. A teraz czas na książeczkę i spanko. Biegnij szybko do sypialni. A teraz już czas na spanko. Mikołaj ma książeczkę do czytania. Yeah. Czytamy książeczkę. Mikołaj mi czytać będzie teraz. Mikołaj wymyśla swoją bajkę. Mały sycynka, moja mama dokopała, a synoko jest do nas, to Mikuś już zasnął z Jerzykiem, teraz śpił, to do przedszkola, a teraz już mu nie przeszkadzamy. Widzimy się w kolejnej rutynie. Pa!